A pytanie Jabłońskiego, jak my ustawiamy się przy stole i przede wszystkim ustawienia pozycji nóg, rąk i całego ciała, chciałbym powiedzieć i podziękować przede wszystkim Tobie za takie pytanie, ponieważ to jest jedno z podstawowych pytań i jedno z podstawowych problemów, które nasze zawodnicy, wiele naszych zawodników po prostu na te pytania nie mogą sobie odpowiedzieć, bądź nie potrafią ustawić się poprawnie przy stole. Otóż zasada numer jeden. Ciało nasze to jest przede wszystkim balast. Jeżeli my stajemy przy stole, to my nie wykorzystujemy, wykorzystujemy oczywiście siłę palców, nadgarstka, dłoni, klaty, mięśni grzbietu. Natomiast zapominamy zawsze, że ciało nasze również do zwycięstwa dodaje 10, 15, nawet 20% i z reguły wiele zawodników, które nie wiedzą o tym, popełniają błędy, kosztem którego jest oczywiście przegrana. Otóż zwrócimy uwagę na kilka zasadniczych rzeczy. Kiedy my stoimy przy stole, walcząc pod rękę prawą, zawsze trzeba pamiętać, zawsze, że prawa noga z prawą ręką idzie zawsze do przodu. W każdym przypadku zawsze jest oddalona od swojej lewej nogi w kierunku do przodu. Czyli to jest klasyczna postawa walki na rękę prawą. Ustawiamy barki równoległo stołu, a noga prawa znajduje się u nas pod stołem w takiej pozycji. To jest klasyczne ustawienie. Natomiast zawodnicy niski mogą również swoją nogę ustawiać w nieco inny sposób. Przy tym chcę powiedzieć, że te zawodnicy władają techniką walki w hak. Mianowicie jest dozwolono ustawiać nogę swoją w nóżki stola, swoje nóżki stola, w ten oto sposób. Mi ciężko wykonać pokazać Wam tą pozycję, dlatego że moje nogi dosyć długie, dlatego żeby wykonać taki ruch. Ale w momencie, kiedy ten stół był zaakceptowany Światową Federacją Wrestlingu w 2002 roku, ja zawsze stawiam na tym, że nogi stołu muszą być powlekane gumą. Dlaczego? Dlatego, że w specyfikacji przed tym nie było absolutnie nic powiedziane na rachunek gum, a niektóre stoły mieli powleczenie, nie mieli żadnego powleczenia, tylko było zrobione z rur profilowych. Co oznaczało, że każdy zawodnik, który się chciał zaprzeć o ten stół, zjeżdżała w niego w ten sposób noga, wychodziło niekontrolowany ruch ciałem, który mógł spowodować przegraną, w lepszym przypadku, a w gorszym przypadku nawet poważną kontuzję. Otóż zawsze pamiętajmy, że ustawiając przy stole nasz centrum ciężkości zawsze przechodzi od głowy tak mniej więcej w tej pozycji. O tak. Jeżeli my ustawimy się przy stole w ten sposób, jesteśmy narażeni na to, że my nigdy nie wykorzystamy siły grzbietu i siły swoich nóg. Czyli u nas pozostaje się tylko i wyłącznie praca na siłę bicepsa, przedramia oraz nadgarstka palców i tych mięśni, które jest związane bezpośrednio z ręką. Jeżeli my się ustawiamy w ten oto sposób, czyli ciężar ciała naszego przynosimy za nasze plecy, trzymając za ręki przeciwnika, jeżeli ten przeciwnik będzie dążył do rozerwania, to jest gwarancja tego, że wy po prostu spadniecie na dół i wasz ciężar ciała po prostu przechyli was do tyłu i spadniecie. Tak było w wielu przypadkach, na przykład znanego zawodnika takiego jak Dariusza Muściaka, który ustawiał swoje nogi i lewą i prawą nogę w ten sposób, pokazuję od razu,
wykorzystywał mocno balast twojego ciała do tyłu, ale w momencie rozerwania i mocnego pociągnięcia cały czas padał na podłogę. Tego też nie można w ten sposób zastosować. Podczas walki na Mistrzostwach Europy Świata bądź na naszych krajowych zawodach zawodnik jeszcze może ustawić swoją nogę, przeciwną nogę po przeciwnej stronie. Jest to pozycja dozwolona w przypadku, kiedy przeciwnik na to oczywiście pozwala. Z reguły te zawodnicy startują, wykorzystując nie tylko swój balast ciała, a jeszcze odepchnięcie nogą razem z plecami do tyłu. Przeciwnik, który dobrze zna swojego rywala, z reguły nie pozwala ustawiać nogi po przeciwnej stronie, chociaż nieraz przed komendą ready go, taki zawodnicy utrzymują nogi w tej oto pozycji, gdzież czują, że tuż nastanie komenda ready go, po prostu ją raz podstawiają i robią wtedy ruchem ciała i nogami do siebie. To jest jakby jedne z podstawowych ustawień przy stole. Natomiast zawodnicy wysocy, takie jak na przykład ja, bądź zawodnicy, które mają długie nogi, mogą oplatywać nóżkę stola w ten oto sposób i walczyć albo w triceps, albo w hak, w bok i w hak, ale bardzo ciężko takim zawodnikom walczyć w górę, chyba że spuści na moją lewą nogę, jak ona jest podstawiona. Jeżeli ona jest podstawiona w ten sposób, znaczy atak będzie jednoznacznie w hak, w bok, bądź pchanie do przodu. Jeżeli ta noga będzie ustawiona troszeczkę bliżej, w ten oto sposób, ja mogę wykonać jak w bok, jak na siebie, pchak, ale będzie mi ciężko zrobić pchanie, ponieważ ja przenoszę ciężar ciała na tą lewą nogę, która mi już przeszkadza. Przed tym, jak zaczniecie zajmować się na poważnie wrestlingiem, wyjeżdżając na zawody krajowe, wszystko to, co teraz wam powiedziałam, musicie bardzo dobrze przeszkolić, popróbować stać przy tym stole, złapać swoją pozycję, złapać wygodną pozycję dla waszego całego ciała, pod waszą technikę. I można powiedzieć, że jeżeli dobierzecie, jak to się mówi, do waszej techniki klucz w postaci poprawnego ustawienia przy stole, to gwarantowany mam sukces na zawodach również będzie.